wychodzę, jadę do centrum, to jest moja stylowa. Te nowe spodnie z Shein, kurtka oraz bluza Six Silk. Plecaczek zmieniłam akurat na czerwony, butki i jadę. Wylądowałam w centrum. Trochę ruszy śnieżek, ale tak troszeczkę. Nawet mam czapkę na sobie. Jest oficjalnie zimno. Idę do Złotych i liczę, że trafię jednak na te mgiełki Victoria's Secret. No. Idę w rozproszonych włosach, to też jest świętem w moim wykonaniu. One mają tutaj te na biodrach takie, wiecie, dziury. Ja mam bluzkę ogólnie pod spodem, więc mi majtek nie widać. Bo tak sobie je wzięłam niżej, ale zapomniałam, że one nie mają kieszeni. I stoję i tak wrzuciłam telefon, myślałam, że do kieszeni, a to przez tą dziurę mi wypadły. Nawet nie nogawką, tylko tutaj. O tu. Zaczęłam z siebie śmiać. No. Ankieta. Panek Ferrari pod Pałacem Kultury. Brać czy nie brać? Panka Ferrari. W środku centrum. Średni pomysł jeszcze o tej godzinie. Na pewno będę miała okazję depnąć. Chyba do 50 na godzinę i to nie. O, mogę wam powiedzieć na przykład, że wczoraj przyszło mi, że zrobił mi fotoradar zdjęcie na moście Poniatowskiego. Także bardzo mi miło, fajnie, że mnie fotografujecie. Cieszę się, że się interesujecie moim lookiem. Robić kanapkę. Kupiłam taki bezglutenowy chleb w Carrefourze. Musicie sobie zobaczyć skład. Kaloryczność taka jedna kromka jest no dość spora i ja ją sobie robię na ciepło na patelni. Zresztą ktoś mi tak na Instagramie też doradził, że ten chleb jest tyle lepszy i faktycznie jest. I będę jeść to, o, zdjęłam naklejkę, z humusem takim paprykowym. Ja tą kanapkę podzielę na dwie kanapki. Do tego będzie bekon z indyka, a na drugą kanapkę będzie kozi ser. A no i jeszcze będzie pomidorek, coś tam wymyślę. O, zobaczcie, jedna to jest taka kanapeczka właśnie z tym humusem. Powiem wam, że słabo on jest trochę doprawiony, mogłam sama lepiej zrobić, a na drugą polałam sobie trochę oliwy, bazylię i właśnie teraz jakoś artystycznie pokroję ten plasterek. Jest, słuchajcie, zobaczcie jak to pięknie wygląda, kolorowo. Tutaj dałam na kozi ser karmelizowaną gruszkę, tutaj jeszcze dołożyłam paprykę. O, no, fajnie, fajnie. Jestem w mieszkaniu, muszę przyznać, że troszeczkę zmarzłam. Już teraz jak bardziej czuję zapach tych mgiełek, bo jak byłam w Victoria's Secret, to tak średnio co czułam, szczerze powiedziawszy. I tak wybrałam na czuja, coś tam w miarę, ale teraz Pure Seduction chyba wleciało. Bardzo ładne zapaszki. Zabrałam się już za jedzenie, jeszcze wam w ogóle nawet nie pokazałam, że coś zrobiłam i że w ogóle coś robiłam. Sałaty dużo. Jakieś warzywka podsmażone, tutaj mam jeszcze buraczki, które wcześniej robiłam, indyk, sosik, no objętościowo mega i mało kalorii, także polecam, pyszka. Moi drodzy, godzina 21, piątek, a ja odlot kończę vlogmas i idę zmywać makijaż, kąpać się i spać, bo naprawdę jestem taka wykończona! Także łapki w górę, pamiętajcie, łapki w górę są bardzo ważne. Kto nie zostawia łapek w górę, ten nie ma szczęścia w życiu. That's right. Mówię wam, to jest prawda, bo ja zawsze zostawiam łapki w górę. Ja szanuję twórców. Do zobaczenia.